Agnieszka Hałas, witam w Zielonej Kulturze. Dziś zabieram Was na koncert czterech początkujących jazzmenów, którzy komponują i grają własne kawałki w Tatry, ale do Muzeum Ziemi Lubuskiej i do Galerii Pro Arte, gdzie od dziś można oglądać świetną wystawę plakatu. Zapraszam. Immortal Place to jest bardzo prosta nazwa. Ja nazywam się Marcin i gram, więc Morte Place. Morte po norwesku znaczy Marcin, Place grać, więc myślę, że to jasne. Gramy w kwartecie, bas, gitara, saksofon tenorowy, perkusja. Znamy się już trochę czasu, bo poznaliśmy się na jakimś jamie gdzieś tam kiedyś. Później zaczęliśmy razem studiować na Instytucie Muzyki. W Instytucie Muzyki na kierunku jazz i muzyka estradowa i właściwie wszyscy muzycy z tego zespołu są albo po tych studiach, albo w trakcie. W składzie gramy niedługo właściwie, bo mniej więcej pół roku. Ale myślę, że jeszcze kilka lat pogramy. Graliśmy ostatnio głównie w Zielonej Górze, w naszym właściwie ulubionym miejscu, czyli w Jazzkinie, gdzie grywamy dość regularnie, praktycznie raz w miesiącu się tam pokazujemy. Dzisiaj usłyszymy kompozycję Marcina Łukasiewicza, gitarzysty, oraz kompozycję Mistrzów Jazzu w różnych interpretacjach i aranżacjach własnych. Czyli albo siedzę sobie, na przykład oglądam film i nagle czuję, że muszę wziąć gitarę i coś wymyślić i to zapisać, albo czasem na przykład ćwiczę, albo coś gram dla przyjemności i któryś z pomysłów jest na tyle dobry, że go zapisuję. Oceniamy i czasami próbujemy coś zmienić, jeżeli oczywiście na lepsze, jeżeli się da, ale zazwyczaj pozostaje to w miarę pierwotnej wersji. Widownia jest też nieodłącznie związana z miejscem. Są po prostu kluby, które już mają swoją określoną widownię, po której wiemy, czego się trochę spodziewać, tak? Czasami jest publika już bardzo, że tak brzydko powiem, wyrobiona i zna jakby muzykę zarówno jazzową, czy bluesową, czy po prostu jest trochę wtajemniczona w ten klimat. Mając lat 66, no i coś tam w dorobku, prozę, prace popularno-naukowe, eseistykę, nagle coś mnie sieknęło, no i zacząłem pisać coś, co
no, jest poezją. Pierwszy tomik, drugi, trzeci, czwarty. To są wiersze inspirowane moimi dwoma tożsamościami. Ja jestem chłopskim dzieckiem. Tą drugą tożsamością, nie wypierając się pierwszej, to są góry, a szczególnie Tatry. Gdybym był wodniakiem, to te wiersze byłyby inne. A skoro jestem człowiekiem gór, turystą, grotołazem, taternikiem, ratownikiem, no to one są jednak z tego doświadczenia. Odwiedzili nas dzisiaj ludzie gór i nie ma w tym żadnej przesady. Mimo że Krzysztof Wojnarowski jest z wykształcenia filologiem angielskim, a z zawodu wydawcą, tłumaczem i redaktorem, to jednak ta górska pasja to jest, mam wrażenie, coś, co bardziej go określa niż tytuły naukowe czy zawodowe CV. Wystawa zatytułowana jest Między mnichem a szatanem. Można ją interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony jest to po prostu miejsce, punkt na mapie. Między mnichem a szatanem, mnich jest to nazwa szczytu, szatan też. A zdjęcia były robione w rejonie koprowego szczytu, czyli dokładnie po środku. To jest jakby ta interpretacja topograficzna. Natomiast poza tą interpretacją jest jeszcze interpretacja metafizyczna i bardziej duchowa. Góry mają ten wielki atut, że niesłychanie szybko zmienia się w nich pogoda, niesłychanie szybko zmienia się w nich światło. I właściwie dla fotografa jest to kluczowa sprawa, ponieważ nie ma nic gorszego jak światło jednolite, nieciekawe w bardzo słoneczny dzień. Natomiast światło zmieniające się czasami w sposób nieprzewidywalny, jest ucztą dla fotografa, jest ucztą dla każdego artysty. Należy odczytywać poprzez metafizykę i w tych wszystkich zdjęciach to jest. Te krajobrazy, które wydają się pejzażami zupełnie fantastycznymi, bardzo przecież bogatymi plastycznie, te wszystkie łuny, skały, kotłowanie się chmur. Coś, co można by odczytywać nawet jako coś bliskiego sztuki fantastycznej, wbrew pozorom fantastyką nie jest. Nie jest to też fotografia kreacyjna, tylko raczej dostrzeżenie tej metafizyki w bardzo twardej, górskiej rzeczywistości. Autorami tej wystawy jest duet. Od 3 lat współpracują ze sobą. Joasia Frydrychowicz i Krzysztof Skrzypczak. Oboje są adiunktami toruńskiej uczelni. Oboje współpracują, to bardzo ważna informacja, myślę, która zachęci być może wielu mieszkańców Zielonej Góry. Oboje współpracują z profesorem Witoldem Michorzewskim, zielonogórzaninem, do niedawna jeszcze, od kilku lat mieszkającym i pracującym w Toruniu, właśnie tam na uczelni. A to także grafik, autor wielu znakomitych plakatów wynagradzanych i to, że rozmawiał ze mną o tej wystawie i sprowadził, zaprosił swoich przyjaciół do Zielonej Góry, wydaje mi się bardzo ważnym wydarzeniem.
generalnie nie wykonali żadnego z tych plakatów na zamówienie. To są ich autorskie prace, które były przygotowywane z różnych pobudek. Niektóre z powodu konkursów, a niektóre z powodu zainteresowań taką tematyką jak chociażby ekologia, jak chociażby zjawisko powszechne, może niezbyt miłe w rozmowach na ten temat, ale dotyczące tego, co się dzieje w rodzinach, a więc takich zagadnień społeczno-socjalnych. Trochę dotykają muzyki, trochę dotykają filmu, a więc wachlarz możliwości i zainteresowań jest bardzo duży. No i tematyka w związku z tym na tej wystawie jest bardzo rozległa. Myślę, że znajdzie zainteresowanie wielu osób. Myślę, że dla tych osób plakat w ProArte możemy oglądać tylko 10 dni od 10, czyli od dzisiaj do 20 kwietnia. I to już wszystko w dzisiejszym programie. My widzimy się za 2 tygodnie, dokładnie 24 kwietnia, tradycyjnie o 18. Do zobaczenia.